90% światowego kapitału pozostaje w rękach kilku bezwzględnych tyranów. Sektorem finansowym, podległymi instytucjami kontrolują cały przemysł wraz z nami niewolnikami. Kreowane wojny, finansowe krachy, zasady mają cenę, pieniądze to zasady. Wydajna produkcja, globalna kontrola, to nasza wielka przyszłość, to szczyt ludzkich dokonań. Kilogram dziecięcych flaków odpadł do aborcji, warte 70 dolców, cena w promocji. Hek 293, przemysł spożywczy i chemiczny, to postęp, nie neguj, musisz być statyczny. Moralność to relikt zapomnianej przeszłości, zwyrodnie nie stało się domeną nieludzkiej ludzkości. Ze zwierzęce nie idzie w parze ze społeczną zwyczulicą, jedynym zagrożeniem są ci, co o tym krzyczą. Uderz, uderz, uderz kapitalizm, dziś jedyną perspektywą jest dla nas solidaryzm. Tam zdjęło lewicę, tak samo jak prawicę, walcz o swoje prawa, walcz o swoje godne życie. Rozpal swoją duszę promieniem idei, każde prawe życie to promień nadziei. Iść na przekór wszystkim, bądź częścią szturmu. Lepiej umrzeć w walce, niż zrezygnować z buntu. Niedożywione dzieci przy produkcyjnych taśmach, bezdomni na śmietnikach, od taka mała farsa. Ogromne narody zmuszane do migracji, miliony wyrżniętych istnień na potrzeby korporacji. Demokracja się zaczyna tam, gdzie płynie ropa, na sensem proces migracji czytaj Europa. I uchodźcy nie są winni, winni są kapitaliści, którzy nad wartość narodu kładą swe własne korzyści. Wyludnili nas aborcją, ugrzecznili poglądami, znieczulili telewizją, kupili obietnicami. Niszcząc rodzinę zniszczyli każdego z nas, rozum to ostatni czas na walkę o ten świat. A prawica walczy surojona.